Słuchajcie, moi drodzy, każde plemię indiańskie posiada swoją niesamowitą historię. Skąd się w ogóle wzięli, dlaczego się tak, a nie inaczej nazywają, czemu mają taki okrzyk, taki taniec. Wszystko, słuchajcie, ma swoje znaczenie u Indian. I zanim zaczniemy, bo później będziecie mieli wiele zadań do wykonania, jakich to się dowiecie na samym końcu, przedstawimy wam historię naszego plemienia. Naszego plemienia dzikich strzałków. Tutaj do tej opowieści będzie inscenizacja, więc trzeba uważnie słuchać i obserwować. Dawno, dawno temu, za Oceanem Atlantyckim, u podnóża gór skalistych, żyło sobie plemię, dzikie strzałki. Pewnego dnia zebrała się rada plemienia, by wybrać nowego wodza, gdyż stary zginął na wojnie. Było kilku kandydatów, których zadaniem było zdobyć ukryty w odległych krainach niezwykle rzadki kwiat hekeke, który miał niezwykłe właściwości lecznicze. Kandydat, który zdobędzie kwiat i uratuje ciężko chorą córkę wodza, która miała na imię Nocona, zostanie nowym wodzem. Młodzi kandydaci udali się w ciężką podróż. Pierwszy o imieniu Ślepa Ryba utonął. Drugi o imieniu Włochaty Zwierz został pożarty przez lwy górskie. Trzeci o imieniu Postrzępiona Małpa zginął bez śladu. Jedynie najodważniejszy ze śmiałków, Jan Samir, zdobył kwiat i poślubił córkę woda Noconi. Niestety, w czasie bardzo ciężkich bojów o ów kwiat stracił wszystkie włosy na głowie. I kwiat uratował życie jego córce, a on pozostał wodzem Bujna Czupryna. Po jakimś czasie w wiosce zaczęło się źle dziać. Z
strzały, starzy Indianie mówili nawet, że jakaś klątwa została rzucona. Zaczął panować głód, susza niszczyła uprawy, a ludzie chorowali na dziwne choroby. By dostarczyć ludziom pożywienie, zdrowi i silni mężczyźni wyruszali na polowania. Pewnego dnia sam wódz wyruszył, by upolować mięso na obiad. Podczas tej wyprawy doszło do groźnego bardzo starcia. Bizonem wódz zaczął ocenę, chciał dorwać zwierzynę, choć to niezwykle zaciekle się broniła. W tym pojedynku bizon został pokonany, ale niestety wódz odniósł poważne rany. Podczas szamotaniny stracił również pióropusz. A jak wiecie, to pióropusz i ilość umieszczonych w nim piór świadczą o potędze i autorytecie wodza. Wódz wrócił do wioski, załamany, zawiązał się w swoim stipi na cztery kokardy i nie chciał z nikim rozmawiać. Nawet opieka i pocieszenie żony nie przynosiły efektów. Wódz zupełnie stracił sens życia i załamał się. Kilka dni później dwie Indianki wybrały się nad rzekę, by zrobić pranie. Nagle zauważyły, w zaroślach znajduje się coś dziwnego. Podniosły przedmiot, który okazał się resztką pióropusza wodza. Tą, którą zgubił podczas walki z bizonem. Postanowiły zwołać naradę plemienia w tajemnicy przed wodzem. Plemię postanowiło odzyskać utracone pióra oraz różne jego części. Bardzo kochali swojego wodza i chcieli naprawdę mu pomóc. Jakie zadania ich czekały, teraz sami się przekonacie, bo będziecie musieli je wykonać.
Andes despertó del sol, hijo es el Dios sin ti. Volando por sobre los Andes va como un guardián del pueblo inca, del pueblo inca. Tata inti, anchari muai.